Krzysiek, gratulujemy zwycięstwa. Obroniłeś pas WBO Intercontinental, ale łatwo nie było. Kilka ciosów przyjąłeś. Dziękuję bardzo. Obroniłem, ale to nie było tak, jak bym chciał. Właśnie troszeczkę się podpaliłem w tych pierwszych rundach. Nie boksowałem jak ja. Chciałem go ubić. Kurde, trener mi cały czas mówił luźno, luźno. A ja chciałem go ubić troszeczkę, a to zasługa tylko mojego trenera, że tak wygrałem, bo cały czas mi mówił, unik lewy na dół, to musi wejść. Nie w pierwszej rundzie, nie w trzeciej, w ostatniej musi wejść. Także starałem się później to robić. Na początku nie słuchałem w ogóle trenera, tam biłem gdzieś, sierpałem jakimś tam niepotrzebnie, machałem tymi cepami. No ale później jakoś posłuchałem trenera i jakoś tam weszło. Udało. A w dziewiątej rundzie, jak przyjąłeś kilka prawych na szczękę, byłeś bliska, by przyklęknąć na deski na chwilę? Nie. To nie były mocne uderzenia, jak tam mówisz, że ma nie były mocne uderzenia, wcale nie miał mocnego. On bardziej pchał. Pchał, odpychał mnie tymi ciosami. Nie wiem, czy widzieliście, właśnie jak on bił prawy, to jeszcze go popychał. Popychał, to mi dlatego głowa odpadała, odlatywała, ale nie było w ogóle czuć tych uderzeń. W pierwszej rundzie z czego wynikało to, że tak długo wchodziłeś w ten pojedynek? Podpaliłeś się, że to może być łatwa walka dla ciebie i trochę go zlekceważyłeś jednak? Myślę, że troszeczkę nie to, że zlekceważyłem, bo podeszłem naprawdę solidnie, że będzie ciężka walka. No ale jakoś kurde, no nie wiem, no poczułem, że ma lekkie uderzenie i właśnie chciałem się pobić. No kurde, i to jest właśnie mój błąd, ten właśnie największy w głowie. Moja głowa, kurde, że chcę się bić, nie wiem. No z lat amatorskich, prawda, że cały czas się biłem i kurde, tego nie mogę wykluczyć, także musimy z trenerem cały czas trenować nad tą obroną, tu wchodzić i ponowienia akcji. Pierwszą 11 rundę w zawodowej karierze, jak zniosłeś kondycyjnie ten cały dystans? Myślę, że najgorsze, jakiś tam mały kryzys miałem chyba w 6, w 7 rundzie, a później od 8 rundy normalnie zacząłem boksować, także mógłbym spokojnie 14 rund boksować. Przed tą walką pytałem ciebie, czy rozmawiałeś z trenerem, kiedy ewentualna walka o ten prawdziwy tytuł Mistrza Świata? Po tym pojedynku widać, że jeszcze jednak trochę drogi przed tobą. No jest trochę jeszcze drogi przede mną. Na pewno, jak mówię, z tą obroną musimy potrenować, z moją głową, kurde, żebym tak się nie bił. Ale no mam nadzieję, że niedługo z tym Marko Hukiem zawalczę, bo tylko na niego poluję, także chciałbym z nim zaboksować. To był najtrudniejszy rywal w twojej karierze, czy sam sobie trochę utrudniłeś zadanie? Sam sobie, kurde, utrudniłem te zadanie całe, bo myślę, że mógłbym wygrać łatwiej, dużo łatwiej, szybciej, jakbym słuchał się po prostu trenera od pierwszej rundy, tak żebym wygrał na pewno wcześniej, także nie była moja. Myślę, że trudniej mi było z tym Felipe Romero. A szczęki chyba też miał mocną askin, bo jednak biłeś te podbródkowe, a on na nim nie robiły to wrażenia. Tylko, że nie biłem dokładnych ciosów, właśnie biłem bardziej z nasad, dlatego to tak wyglądało, że wchodzą te ciosy, ale nie robiły też na nim wrażenia, bo nie biłem dokładnie tych ciosów, biłem cały czas z nasad, właśnie powybijałem kciuki, palce, wszystkie powybijane, także no muszę popracować nad techniką. Co teraz? Jakie dalsze plany? No, wracam do swojego rodzinnego Wałcza, kochanego, święta. Odpoczynek należy mi się z rodziną i od stycznia dalej ciężka praca. W przyszłym roku co? Jest teraz wakat na przykład na tytule Mistrza Unii Europejskiej w twojej kategorii wagowej? Miejmy nadzieję, no to zależy od moich promotorów i od trenera.